Ja dzięki temu, że trafiłam do tego programu, to jeszcze żyję. Ocalone setki ludzkich istnień i poprawa stanu zdrowia tysięcy pacjentów to najbardziej wymierne efekty ministerialnego programu Polvent. Przekonaliśmy ministra zdrowia, ażeby taki program można było wprowadzić. To jest trudna rzecz i bardzo wymaga dużego przygotowania się do tego, ale jak już wchodzi, to mamy naprawdę dobre efekty kliniczne. Ja widzę coraz poprawę. Myśmy po prostu, wie pan, otwierają płuca. Ci pacjenci są leczeni u nas. Nie zabierają miejsc w salach opieki intensywnej terapii medycznej. No i śmiertelność bardzo wyraźnie spadła. Te wyniki, które obserwowaliśmy w tych jednostkach, które weszły do tego programu, są spektakularne. Jeżeli mówimy, że na oddziałach chorób płuc redukcja odsetka zgonów po włączeniu do programu podczas hospitalizacji zmalała z 12,5% do 7%, to jest prawie 50% różnic. Należy powiedzieć od razu jednoznacznie, tak, mamy sukces. Państwa wysiłek i trud włożony w ten projekt bardzo się opłacił. Duże efekty programu mogliśmy uzyskać w sumie stosunkowo niskim nakładem, bo 14 milionów złotych na program przy innych nakładach inwestycyjnych to naprawdę mało. To tyle co jeden akcelerator, to tyle pewnie co trzy wysokiej klasy rezonanse, a jednak te efekty przyniosło to znacznie bardziej wymierne niż postawienie trzech rezonansów w Polsce.